jakiej kolejności jedziemy. Na początku Gdańsk, za Gdańskiem Kraków, Warszawa i zamyka Wrocław. Tak będziemy jechać w punkcie. Ostrzał? Misfire chyba. Misfire. Okay, misfire, to. Spokojnie. Cisza tam. Okay, kto mi tam gada? Panowie, ciszej tutaj. Okej, okay, sorki. Tak, kontynuując. Tego pierdolca do raportu. W punkcie stop 1 zatrzymujemy, rozejrzymy się. Tam jest wzniesienie, powinniśmy mieć widok na punkt. Stop 2. Jeżeli w punkcie stop 2 będzie czysto, to przemieść, to tam zrobimy drugi postój. Rozejrzymy się dalej. No i w zasadzie to tyle. No na razie do stop 1, w stop 1 zatrzymać, spieszyć i będziemy się rozglądać, co się dzieje w stop 2. Panie poruczniku, a czy jest sens przejeżdżenie 500 metrów? Zatrzymywanie się z desantem pełnym. Jezus, pamiętaj, lepiej chujowo wyjechać niż dobrze iść. Dokładnie. Jeszcze się zdążycie nabiegać. Też tak myślę. Tylko myślę po prostu logistycznie, ile to czasu zajmie. Ale na dalej. Sierżancie Loki, mogę na stronę prosić, na bok? Chwileczkę. Dobra, ruszać. Tak? Okay. Pojazdy mają przejechać na punkt stop 4 i nie dalej, no tam podjechać. Dobra, przyjąłem. Towarzysz, zgłoś. Zgłaszam. Podjedźcie na punkt stop 4 i tam wstrzymajcie razem z innymi pojazdami. I Kraków jest na stop 4, ludzie nie dostali od naszych. Okay. 30 pod domem. Gdzie? 30? 30, 35 cywile chyba pod domem. Faktycznie, jedna tańczy. Obydwie tańczą. Na 50, tak 45 powiedzmy, grupa piechoty. Uzbrojonej? W naszą stronę. Tak, uzbrojonej. To zamelduj. Zamelduj tych cywili i tę piechotę. Ja ich nie widzę teraz. Pidex na 50 za miejscowością. O cywilach było meldowane już. Aha. Nawet podano księdza, widzę, gdzie zdrajca podobno przy kościele. Wrocław to Warszawa. Z kierunku północno-wschodniego. Aha, faktycznie się widzę. Grupa piechoty. Dobra, wszyscy nisko. Z tego co widzę, jakiś. Bojówka chłopska są uzbrojeni w kałachy i broń z optyką myśliwską. To CZ-ki są. Mhm. Ale to jest taka jakaś bojówka chłopska. Nie wiem, Loki, ile ich było? Nie wiem, 9, nie powiedziałbym, wiem, że z 8. Jakoś około 8. Nie jesteśmy 100% pewni, ale było ich około 8. Mają broń typu CZ-ka z lunetą myśliwską. Czyli serio jakiś ruch. Tam to są cywile nieuzbrojeni, tam co się od koło kościoła poruszają. Na 6-0, na 6-0 drzewa. A faktycznie, wychodzą. Następna grupa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiu kolejnych. A tam Warszawa, tutaj Wrocław. Pięć pod kamieniem jeszcze kolejni. Powtórz, gdzie? Z kierunku 60 w naszą stronę zmierza kolejna grupa, ośmiu. Powtórz, jaki azymut? Jaki perymetr? 4-5? Poprzedni. Tam cywile się kręcą, tam są akurat cywile tylko. Bez broni. Przyjąłem.
będą na tyle blisko, żeby ich wszystkich zabić, to mamy strzelać. No i teraz więcej budynki wejdą, więc nie wiem, czy idą radę. Proponowałbym, jak już coś, to obejść z górze i tam do tego lasu na 90 z tamtej strony. No, jeśli mielibyśmy się podsuwać, to tak. Czekaj, gdzie są te kontakty? Teraz by ich zgubię, bo oni gdzieś ze między budowania weszli, nie? Panowie? Oni schodzą na dół w kierunku północnym. Aha, dobra. A i się zebrało. Dostali rozkaz. Okej. Okay. My w końcu jaki mam rozkaz, że jeśli są blisko, to strzelać, tak? Tak, i mamy chyba wspomóc, bo oni mieli wspomóc nas, ale nie było takiego rozkazu, mi się dać. Dobra, panowie, jeśli macie w zasięgu i dobry strzał, to możecie walić. Wszyscy akurat są za tym pagórkiem. Tak ktoś będzie uciekał do przejęcia. Loki, pojazdy mają przed na punkt czwarty, nie stop 4, tylko punkt 4. A, dobra. Towarzysz, przesuńcie się do punktu czwartego, to już jest pierwsze zabudowania. Jedziemy. Warszawa powtórz dla Wrocław. Przyjął. Skończymy wymianę ogniową, mamy udać się na punkt piąty. Punkt piąty, tak? Tak jest, to jest ten wzgórze. Dobra. Na wschód. Dobra, panowie, podnosimy dubska i lecimy na wschód, tam na to wzgórze zalesione. Za mną klinem. Jakieś dwa kontakty są tutaj na 20. Nie, czy są uzbrojone, czy... Nie uzbrojone, lecimy. Dobra. Podobno za punktem piątym, gdzie są jakieś kontakty. Dobra, to przy punkcie piątym będziemy uważać, na razie lecimy w te drzewa. Dobra, panowie, to ostrożnie, bo mogą być kontakty dalej w lesie. Okej. Okay. Loki, gdzie wy jesteście? Jesteśmy na punkcie piątym. My przemieszczamy się w stronę punktu piątego południem przez las. Mamy do was podjechać? Nie, na punkcie czwartym z innymi pojazdami miałeś stać. Dobra. Dobra, zamelduj, że właśnie dochodzimy do punktu piątego. Jedna osoba bezpośrednio na wschód, jedna na południe, reszta w stronę wioski. Warszawa, tu Wrocław, jesteśmy na punkcie piątym. Dobra, Bako, ty tutaj trzymaj na południe. Okej. Cender na wschód, reszta w stronę wioski. Na razie ma tam stać. Przyjął. Powiem głośno, dobra. Wschód i południowy zachód. Jak, jakieś rozkazy? Kurwa. Zwiat na południe. Południowy zachód i południowy wschód. Mamy tam się udać? Zrobić zwiat na ten kierunek od punktu piątego. Południe, południowy wschód i zachód? Tak jest. I zaraz mnie wywali jak coś. Nie widzę. Dobra. Najwyżej radio przejmę.
Dobra, Wafel z swoim amunicyjnym, zwiat na południowy zachód, Bako z amunicyjnym południowy wschód, ja się udam na południe, jak tutaj z tyle nie wywali. Jak? Południowy wschód. Południowy wschód. Południowy wschód, dobra. Da, tak 200 metrów i potem wracać. Okej, okay. Okej, okay, dobra, chodźmy. Zostaje Maras, tak? Dobra, to ty chodź ze mną na południe. Dobra, dalej nie ma co się wbijać, wracamy. Tam jest czysto wszystko. Dobra, przełem. Ty, jak to tam lezie na 290? Jakiś nasz do tej gdzie drogi? Gdzie on jest? Słuchaj, idzie na 300. Kurwa. Koki, zzywają cię. Powiedz, że ja chwilowo nie mam radio teleoperatora, więc jakbyś mógł to przekazać do mnie. Za chwilę się ogarniam. Podbiec tam do niego i pokazać mu gdzie iść? Nie, nie, spokojnie, on zaraz tu wróci. Masz kontakt właśnie, więc... A to daj mu powrót do właśnie, tej... Właśnie mu daję. A to jest... Nasze pojazdy są... Towarzysz i co tam ode mnie chcieli? Nasi na północy idą, idą na... No to nie działa? Powtórz. Idę tą stronę wezmę. Wraca przyjął. Roki, na W1 macie powiedz. My już jesteśmy na siódemce. Dobra, przyjąłem. Tu Wrocław, właśnie odzyskałem radio, mam problemy z zastępcą. Na W1 już się udajemy. Dobra, weź ode mnie radio. Dobra, mam. Co, dobra, co panowie, lecimy do centrum miejscowości, do tego budynku na wzgórzu. Za mną klinem. A dopiero przyszedł. Od razu zamelduj, że tam południe, południowy wschód i zachód były czyste. Okej. Okay. 200 metrów zwiat zrobiliśmy i nic nie było. Tam dalej był tylko po prostu pagórkowaty teren, dalej nie szliśmy już. Warszawa, tutaj Wrocław, udajemy się do punktu i południe, południowy zachód i wschód było czyste, jak sprawdzaliśmy. Dobra, obstawiałem tutaj dookoła, dopóki nie dałem się o co chodzi dalej.
Jakiś ksiądz! Właśnie widzę. To jest ten zdrajca. Tutaj w rogu jest wyrwa. Dobra, zgłoś styl, że znaleźliśmy tego księdza czysto dookoła. Dobra, my jesteśmy na punkcie W1, tak? Tak, jesteśmy na W1, sprawdzam tego księdza. Ma radio, mapę, zegarek, nie wiem, nic ciekawego. Nie ma broni, nie chce gadać. O coś powiedział. Warszawa tutaj, Wrocław, znaleźliśmy księdza. Jest nieuzbrojony, bezbronny i chyba właśnie nam coś powiedział. Przekaż tym w Warszawie, że właśnie tam przesłałem im depeszę telegraficznie i już tam... Warszawa tutaj zaraz będzie. Aha, dobra. Tutaj jest nasz ksiądz. Porusznik? Tak. No to dobra, już im powiedział, no to nic więcej nie powie. Północ są zachodnia część Luzę. Jest oznaczona na mapie. Aha, tak, masz rację, rzeczywiście. Okej, dobra. Tak, słyszałem, równolegle z pojazdami do punktu 105. Tak. No też przede mnie jest, drugiego. Dobra, panowie, wzdłuż pojazdów my się przesuwamy bardziej do przodu, żeby koło naszego pojazdu być. I wzdłuż drogi tak samo idziemy, ubezpieczamy do punktu 105. Chyba widzę wroga. Gdzie? Kontakt ogniowy mają na 039. Na 039 tam był zwiat z tego, z Gdańska. Ale dalej co? Ja jestem zwiatem. Aha, jeśli tak to wal, poważenie Gdańsk. Panowie, gleba i pilnować się. I uważać, bo na kierunku wroga tam też Gdańsk jest w drzewach. Maraz, tutaj łap prawą stronę, południe, żeby nie zaszli nas z tej strony. Oni tam mają tamtą część. Loki, no? Mamy się przemieścić na prawą flankę Gdańska na wschód. Na prawo, na wschód, dobra. Panowie, Wrocław, zbieramy się, idziemy na wschód. Panowie, za mną. Dobiegamy do drzew, łapiemy osłony. Jak dobiegniemy do drzew, melduj, że jesteśmy na pozycji. Nie wchodzić za głęboko w las. I teraz ostrożnie. Meldowałeś, że jesteś na pozycji? Steel! Steel! Tutaj! Meldowałeś, że jesteś na pozycji? Nie meldowałem, ale przecież mówiłem, że ruszamy. Bo my mieliśmy tylko zrównać, tak? Nie mamy iść dalej. No nie mamy. To zamelduj, że po prostu, że jesteśmy, żeby wiedzieli po prostu. Panowie, dalej w głąb lasu nie wchodzimy. I panowie, uważać, bo bezpośrednio na naszej lewej flance jest drugi nasz oddział, więc uwaga. Mamy cofać? Panowie, cofamy, za linię drzew. Cofamy. Też Loki, mamy cofnąć na S i się przegrupować. Dobra, to cofamy się wszyscy na S do pojazdów.
Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć ze mną. Ktoś jeszcze został? Sześć. Siedem. Jedna osoba brakuje. Nie no, siedem. Jest? Wszyscy są? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy jest Bako? Siedmiu nas powinno być. Tu jest Bako. Jesteście wszyscy? A. Dobra, przegrup... Wszyscy, dobra. Zamelduj, że cofnęliśmy. Warszawa tu Wrocław, jesteśmy przy pojedynku. No idzie nasz. Dobra, panowie, łapiemy lewo, prawo. Uwaga, nie tak blisko drogi, żeby pojazd mógł manewrować. 5 metrów od drogi. Pojazd musi mieć miejsce manewrowania. Pojazd Wrocławia, a za pojazdem Wrocławia pojazd Krakowa. Nie Kraków nada do swojego pojazdu, nie wiem co oni mają na to. Wrocław piechotą ruszać do punktu W3. Pojazd za wami w odstępie 50 metrów razem z pojazdem Krakowa. Słyszałem. Dobra, panowie, zbieramy się, Wrocław. Ruszamy do punktu W3, czyli pierwsze skrzyżowanie stąd. Tam zajmujemy budynki na kierunek północny. Lecimy za mną obie strony drogi. Towarzysz, 50 metrów za nami wzdłuż drogi, za to będzie pojazd z Krakowa jechał. Do pierwszego skrzyżowania jedziemy. Przyjąłem. Wszyscy są? Wszyscy biegną? Dobra. Nie, nie, nie wchodźcie do rynków, lecimy dalej. Dobra, panowie, kierunek na północne miasto, rozstawiamy się, pojazdy będą na skrzyżowaniu. Zamelduj, że jesteśmy na pozycji... gdzie jest Steel? Zamelduj, że jesteśmy na pozycji, pojazdy właśnie dojeżdżają. Już zajęliśmy na kierunek północ. Dobra, dobra, super. Tak? Na W4. Dobra. Dobra, Wrocław, przesuwamy się do przodu, do wylotu miejscowości. Tam jest chujowy teren. No ale trudno, łapiemy dowolny krzaczek, gdzie było trawy, cokolwiek. Lewa, prawa strona drogi. Wrocław. Mara, cele za mną.
kurwa. Dobra, tutaj panowie za drzewa, za kamienie, gdziekolwiek chowamy się i postój robimy. Chociaż jakiś porządny krawężnik był. No ja muszą te drzewa wystarczyć, tam mają po drugiej stronie kamienie jakieś krzaki, no trudno. Chyba coś tam widzę. Tam mi się coś w oczach jebie, chciał to już skończyć. Maras, nie leź tak daleko, cofnij trochę, tam miałeś miejsca dobrze. To Wrocław, możesz powtórzyć? Jebnę się z tym ramię. I z tymi nazwami. Przyjął. Jak będą wszyscy na punktach, czyli K5, W4, G6, to wszyscy będziemy linią atakować K6, W5, G7. Czyli on pojazdy za nami, tak? Wrocław gotów, tak. Jeszcze jedno zapytanie, pojazdy mają cały czas jechać za nami, tak? Tak, pojazdy mają być za nami. Dobra. No i to wiesz, tam słyszałeś komunikację, my będziemy szturmować za nami, tak? Rozumiem. Bako! Nie stój tak w środku pola, bo cię ustrzelą. Mamy od was jakiś odstęp zachować, czy przy was być? Pojazdy bezpośrednio z nami, czy z odstępem? Tego nie wiem. Loki. Konsultowałem się tutaj z tym, z zastępcą. No, nie było rozkazu, więc prawdopodobnie tak ze 26 metrów na razie czego. Okej. Okay. Na W5 mam iść. Dobra, to już ruszamy, idę do baka powiedzieć. Wy ruszajcie, już ruszajcie. Dobra panowie, ruszamy do budynków i tam przeczystujemy budynki za budynkami. Przy budynkach wszyscy przeskoczą na tą stronę i będziemy czyścić środek budynków. Dobra. To jest wyrwa w murze. Tak wiem, przechodzimy wszystkimi stronami po prostu do środka, czyścimy budynek po budynku, na razie W5. Dobra, wchodzimy. Lewa wszysta. Dobra. Idę na prawo. Idę na drodze. Idę na lewo. Na lewo też. Nie wychodzimy z tego kompleksu, dochodzimy do ściany kompleksu i dalej nie wychodzimy na razie. Nie idziemy dalej niż ten kompleks, dochodzimy do końca kompleksu i zostajemy, dalej nie wychodzimy. Artyleria na was! Kurwa, artyleria! Wchodzimy tu? Na problem, nie tam się. Do budynku! Kurwa, ja też.
Kontrol terrorystyczny. Przejąłem tutaj część przy mnie, już są w obudowaniach. Mam cię, mam cię. No ja tutaj jestem z Waflem po zachodniej stronie tego kompleksu całego. Przyjąłem. Dzięki. A nie smelduje, schowaliśmy się w fabryce. Żyjecie? Prawdopodobnie razem z Wrocławiem. Żyjesz? Tak, z Wrocławiem, żyjesz? Dobra. A, się patrzę. Tam może ten, Steel, wejdźcie do jakiejś chaty, cokolwiek, żeby do dłamków się chować. Kurwa, mać! Ja jebie, chyba oberwali. O kurwa. Straciliśmy tego, straciliśmy KM-ista. Towarzysz, jakbyś mógł nadać, nie wiem, Steel, żyjesz jeszcze? Tak, nic tam nie jest. Steel, żyjesz? Kurwa, ale dalej. Tutaj Tender Steel chyba nie żyje. Kurwa, padł dokładnie w momencie, kiedy go zajmie się schować. Towarzysz, nadaj, że straciliśmy KM i staraliśmy się do operatora. Na razie nie mam rady, ja niedługo po nie pójdę. Chuj. Jestem, zemdlałem. Siedzimy w, tutaj w fabryce w środku. Mamy dwóch prawdopodobnie martwych. Jakbyś mógł zawołać do tej kompleksu medyka. Ktoś jest w blaszaku. Ktoś się chowa jeszcze. Wiem, tam sender jest prawdopodobnie. Dobra. Zostańcie tutaj, nie wychodźcie stąd. Dobrze. Sender, dołącz do reszty, dołącz do reszty. Dołącz do reszty. Masz radę długie? Dobra, dołącz. Martwy prawdopodobnie, niestety. Waffel, nasz. Dobra. Maras czeka, przybywam. Dobra, Maras tam czeka. Dobra, lecimy za mną do Marasa i stamtąd lecimy do W6. Dobra, lecimy do W6. Jesteśmy cali, jesteśmy teraz w W6. Dobra, wstrzymajcie, tu jest W6. Zamelduj tender, że jesteśmy na miejscu. Jakoś tu się rozsunie. Warszawa, Wrocław, Wrocław, W6. Kurwa, RPG nisko latają. No, też koń. Z prawej flanki możemy z wroga. Okej. Okay. Na Gdańsku coś. Mhm. Mamy tu siedzieć, tak? Na razie? Mhm. Dobra. Tam na wprost to nasi już, czy już nie? Chyba nie. Na wprost kontakt. 200 metrów. Kurwa, nie mogę tu wejść. Zdjęty.
Kraków jest chyba w tłusze budowania 270, tak mi się wydaje. Na jaki ten permit? Ok, jak no, sytuacja taka, że mamy tu siedzieć na razie. No. Jesteśmy trochę z przodu przed wami. No, widzę was, okej. Okay. Tak, Wrocław tu jest. Gdzie wy? A, dobra, widzę właśnie. O Jezu, nie wiem, co to jest. Dobra, ten... Pan. Kontakt daleko na 10. Pod tym blaszakiem. No, jeśli macie możliwość, to ostrzelać. Tak, ostrzelać. Okej, okay, Wrocław, jestem, jesteście do 2-3. Ja do 2-8, powoli, jeżeli tu mogę. Do którego? W6? Jesteśmy w W6. A, sorry, do W7, a Gdańsk do G8. Dobra, do przyjął. Agora? A już piechota będzie przemieszczać do przodu na do W7. Piechota, za mną! Do przodu. Uważajcie, bo to na pierwsza Kraków chyba. No tam napierdalają, my idziemy na wprost po prostu do W7. Dobra. Dobra, sprawdzamy tu zabudowania, a potem lecimy dalej. Okej. Okay. Bakot, bierz swojego gościa i Marasa to po lewej, ja z centrem to po prawej. Jeśli dobra, ktoś jeszcze Clint został, to ze mną. Swój, dobra, Clint, za mną. Clint, chodź. Wchodzę na górę. Dobra, ja zostanę na dole. Dobra. Dobra, schodzimy i idziemy dalej. Bako, jak tu sprawdziliście, idziemy dalej. Laki? Dobra. Tak? Tu. Już wychodzimy, idziemy dalej. Tutaj następne zabudowania to jest nasz punkt. Za mną, tutaj odbijamy na wschód. Maraz już tam poleciał, jak to, tam go widać. Gdzie on jest? Tutaj przy płocie. O, dobra, mam wejść tutaj, okej. Okay. Dobra, panowie! Bako, sprawdzaj tu po prawej, reszta na lewo i sprawdzamy zabudowania. Po prawej? Tak, blaszak? Ty sam sprawdź blaszak. Dobra. Reszta tu wchodzi, sprawdzamy. Tender? Tutaj jestem. Ogłoś, że już jesteśmy w punkcie. Lewa. Hej, piechota, zajmujemy budynek na 40. Dobra, blaszak, czyst. Dobra, panowie, ustawiamy się głównie na centrum miasta, na północ. Tutaj inna grupa będzie szła prawą stroną tych zabudowań, z tego co słyszę. No właśnie jasne, my wyjdziemy tutaj, Gdańsk idzie tamtą stroną. No, informuję. Gdańsk zajmujemy budynek. Nadałeś już? Tak, tak. Dobra. Pojazd, my jesteśmy czego między kontenerami za budynkiem. Ogólnie sądzę, że masz lepszy nasłuch ode mnie, co tam się dzieje, więc tam się poruszaj, jak tam głównie każą, w razie czego tam do mnie się zgłaszaj. Bym się zaraz zajebał. A ja się...
Wrocław przyjął. Jak na klintach przystało się, zaklinowałeś. No. Wrocław do W8. Dobra, tak jest, przyjąłem. Dobra, jacyś nasi? Nasi jacyś, nasi, dobra. Po prawej są nasi, Wrocław za mną, lecimy do głównej drogi, tędy odbijamy w prawo do W8, lecimy. Tak. Sprawdzamy budynek po lewej. Wrocław. W tym budynku już był nasz, w budynku już był nasz. Tutaj byli już nasi? Tak, bo widziałem przed chwilą, jak gość tam wyskakiwał tutaj z tego budynku, jak się pytam, kto to jest, ale zaczął machać. Dobra, to lecimy dalej. Chyba do. Coś tu może być w lewej, bo jednak w tamtym kierunku coś walą nasi. Dobra, uwaga, teraz ostrożnie wychylamy. Połowa na lewo, połowa na prawo. No dobra, na razie czysto. Lecimy na tu na prawo, za mną. Jakiś trup. Powoli. Dobra. Uwaga, teraz do muru wychylamy powoli. Kolejny trup na drodze. Dobra, pewnie zasłania teraz widzę. Dobra, panowie, ten kompleks na wschodzie bezpośrednio, ja osłaniam, reszta biegnie. Biegnąć za mur i się zajmować pozycję. Lecimy, lecimy, lecimy. Wchodzimy do środka i zajmujemy. Zajmujemy, zajmujemy. Wchodzę, wchodzę, wchodzę. Uwaga, bo to jest dosyć spory magazyn. Jakieś rozkazy? Nie, tylko żeby uważać na wschodni kierunek do wschodu. A kiedy to jesteście w W8? Potwierdzam, jesteśmy na terenie to kompleksu W8 w środku. Pewnie niedługo będziemy się zbierać dalej. Kurwa, gdzieś tutaj kontakt chyba jest. Pali coś. Ty chwila, a kto to jest tej? Gdzie? Już nic. No, był kontakt. Dobra uwaga. Widzę tylko po ten kamyk, czekaj. Tylko za bardzo nie oddalajcie się, bo tak, no, siedzimy tutaj. Że tak powiem, się dosyć inteligentnie zachowywał. Czekaj. Musiałem przyjrzeć. Nie, to wyraźnie był przeciwnik. Miał 74. Loki 70. Mhm. Loki 70, spójrz na to. No już. Koło blaszaka. Gdzie koło blaszaka? Tam gdzie strzela. Na prawo blaszaka. Widzę, ale tam nie widzę nikogo. Po prostu strzelają do blaszaka. Dobra. Dobra. Nic nie wystaje, także nie ma co na razie. Pójdę zobaczyć, tu na prawo zazwracam. Może to jest wrogo nastawione?
tam też nic nie było widać. Jakie są u was? Powtórz. Co u was? No, co chwilę słyszymy strzały, jeden zdjęty tutaj przeciwnik, a poza tym nic nie widać. A u was? Proszę, sorry, nad głowami, ale nic nie widzę. Przyjął. Blaszak kontakt, blaszak kontakt! A jednak coś tam było. Nie mam mini strzał. Wciągnięty. No to dopiero teraz wyleciał i to z drugiej strony. Dobra. Żyjecie? Żyjemy chyba. Nasz dowód po lewej. Przyjął. No jest tu na linii tego płotu praktycznie. Kraków jest między W7 a G9. Dostał w piekło. Kraków gdzie? Między W7 a G9 dostał w piekło. No to jakoś od wschodu nas zachodzą? Wiesz co, oni przechodzili z K7,5 na naszą pozycję i dostali w przedpolu w piekło i wycofali. Aha, dobra. Czyli są na G9, tak? Mhm. Dobra. To dupę mam rajczego słonioną. I co, jak ten kontakt koło blaszaka zdjęty? Tak. Dobra. To już do mnie wali. To chować się, żeby nie oberwać. No, no, no. Kurwa. Chowaj się, Bako, chowaj się. Gdzieś tego blaszaka wali. Warszawa to Wrocław. Proszę o potwierdzenie. Tam się dla nas, odbiór. Kurwa. Jest między budową. To wal. Od budowy teraz poleciał za ten mały domek i biegnie w kierunku blaszaka. To jak go widzisz, napierdalaj. Wiem, na razie go nie widzę. Loki rozkaz przemieścić się na K8. Przyjął. Dobra, panowie, wróćcie tutaj na teren tego placu. Będziemy na zachód na K8 iść. Okej. Okej, przyjął. Wybiegamy z bramy i lecimy przez pięć zabudowania. Cofam rozkaz, cofam rozkaz, stop, stop. Cofam rozkaz. Stop. Wracać na pozycję. Dobra. Dobra, dobra, panowie, siedzimy tutaj, przy ładne osłony łapiemy i napierdalamy wszystko, co się rusza i nie jest naszymi. Wróg pobiegł tam na tą budowę, gdzieś za tą budową lata, między tym domkiem a budową. No na razie stąd nie mamy się nie ruszać, więc no siedzimy. Mhm. Mhm. Kurwa, gdzieś tam są też. Na 320. Tak. No cóż. O kurde. O fuck. Jaki jerniczek, to jest wcale. Wciągnięty. Przy budowie. Od strony budowy nas atakują. O właśnie tam. To już chyba nie atakuje. No chyba nie, bo go chyba wcześniej dowiedziałem, ale... Ale jak nie, to go zraniłem, a na pewno go chcę, ktoś go dobił. BRDM na terenie fabryki niesprecyzowane, jak sojuszniczy. Sojuszniczy, tak? Potwierdzam. Sojuszniczy, także BRDM sojusznicy, uwaga. Okej.
Dobra, to wytrzymajcie tamtą stronę, otrzymam tutaj lewą. Dobra. Północny w zachód. Mhm. Ktoś z tyłu nas zachodzi? Jaki to wydał nas strzelać z granatnika? Nie potwierdzam, ostatni granat minutę temu poleciał. A my mieliśmy do K8 się nie przenieść czasem? Było dwa nierozkazy, mamy tu siedzieć i odpierać ataki. Na dupie w razie czego Gdańsk, który wpierdol dostał, siedzi, więc tam nie powinien nas zajść. Jaki z... Jeszcze raz? Skąd na was nacierają? Od wschodu i od północnego zachodu, jak dotąd kontakty, tak było widać, a poza tym na południu ponoć nasi siedzą z Gdańska, co wpierdol dostali. Berdem wyjechał nasz po lewej. Okej. To my koło kamieni siedzimy, także uwaga. Jak jest ta budowa i ten blaszak po lewo od niej, to mniej więcej stamtąd wcześniej mieliśmy plantek, ale było, ponoć są zdjęte. O, kurwa, blisko gdzieś. Gdzie on był? Na lewej stronie gdzieś. Jest! Gdzieś, gdzieś, jak macie ten szpital, na rogu jest kontakt. Szpital? Tak. Tam gdzie granatnik, ten róg. To. On się schował, czekaj, kawałek dalej puszczę granatnik. Oj, trochę daj. Powtórz. Tam za rogiem jest? Tak, przed chwilą nas napierdalał, nie dostrzeliłem tam, on tam się za róg schował. Jest, ściągnięty. Dorwałem go. Dzięki, dobra robota. Kurwa, ostatni granat mi został. Kurwa, trzeci raz dostałem już dzisiaj. A jesteś ranny? No, abandażowałem się, ale mi się łapy często. A dobra, to chwilowo i tak mają tam problem, więc no po prostu się nie wychylaj. No spoko, jak będzie stu, jak będzie wiesz okazja, to ci wezmę medyka, ale na razie wiesz. Dobra, nie. No i tam nie ostro w pierdol dostali. Spoko. O kurwa! O! Ja pierdolę. No to po perdemie. Nasz W był też. Tak, nasz W był oberą. Czy to nie ktoś z naszych dobra walił? Nie, to mi się wydaje, że tutaj wrazu, od nas na pojazd. Północu. Nie dam sobie ręki uciąć, ale pocisk jakby poleciał z 30. Ale to ja nie brzmiało, Bako, nie leć tam, kurwa! Bo oni za tym budynkiem chyba są, kurwa, mamy złą pozycję. Kurwa, Bako, ty najlepiej nie ruszaj, jesteś ranny. Dobra, Cender, zostań tu, ja z Marasem skoczymy za te budynki. Do budynku i wyjrzymy szybko. Dobra, to chodźcie, lecimy. Tu macie wejście. Nikogo nie widać. Chodź, zobaczymy na górę. Gdybym tak długo na jednej pozycji nie siedział. No właśnie dlatego teraz chcę dość szybko zobaczyć, co się dzieje i skontaktować się. Niech nas przesuną chociaż za ronda, bo tu spierdol. Wiesz, nie chciałem też się za bardzo do środka wsuwać bez obstawy, bo jesteśmy tu sami chyba.
co za resztą sekcji. No, z tego co wiem, Gdańsk został ostry w pierdol. Weź na górę i się rozejrzyj, okej? Okay? Jestem już na samej górze chyba. Gdańsk został chyba ostry w pierdol. Kraków, dawno nie słyszałem o nich. Mam chyba jeden. Loki? No? Oni są na sklepie, między CPN-em a sklepem. Drużyna, no nie wiem, trzech to na pewno widziałem. Jaki ten parametr? A, widzę, no, widzę. Widzisz się? Kurwa, granatnikiem w ścianę trafiłem. Kraków przemieszcza się na K9. Zdjąłem dwóch. Nie. Spadaj leś. Zdjąłem. Też zdjąłem jednego. Tam ma jednego, nie wiem czy on RPG, jeden z nich nie ma. Czekaj, dobijam. Loki, nie wiem czy nic ciężkiego nie jedzie od nas ze wschodu. Z ciężkiego coś się wyjechało. To uważajcie tam z RPG-iem, no z góry nic nie widać. Ja mogę najszybciej coś zespotować, tylko no wiem, że na pewno wali coś z PK. Czy to jest sprzężona z jakimś pojazdem, to jestem, nie jestem w stanie określić. Ogólnie jakbyś mógł... Jeżeli tam nie ma naszych, to albo pekista, albo pojazd. Okej. Ogólnie sender nadaj, że koło sklepu, a stacji benzynowej kręcili się i część zdjęta, ale mogło być i więcej. Loki, ja zejdę na dół. Dobra. I pójdę na blokowo. Tam będę. Dobra, będę cię osłaniał, także pójdę za tobą. Cender, nadaj, że my się przesunęliśmy trochę na północ, robimy mały zwiad, reszta z was właśnie siedzi tam, gdzie siedzi i staramy się wyspotować wszystkich tutaj dookoła. Przyjąłem. Jakby to się dla nas źle skończyło, to przejmij po mnie po prostu. Kurwa. Myślę, że kurwa. No gdzieś tu siedzą cholera, ale nie wiem, mało nas już prawdopodobnie zostało ogólnie. Gdzieś kolejne zaczęły. Kurwa, to tak się przesuwamy z punktu na punkt, to 50 metrów, to się nie dziwię. Loki, musisz tu podejść. Jestem. Gdzie? Budynek, wzdłuż drogi, czerwona cegła, no. Po prawej jego chyba pekista, lecą stamtąd skidacze. Patrzę. O, nic nie widać. Musi być za budynkiem. No czyli spytaj się, czy do jakiejś sekcji on napierdala czasem. A to weź na tego, na radio do Cendera, tam masz radio. Cender? Słucham. Zapytaj się jakiejś sekcji, czy do nich PK co chwilę nie napierdala, bo jak mają straty, to nie wiem skąd. Cały czas PK wali nie w naszym kierunku, tylko gdzieś kurwa w niebo chyba. Okej. Okay. Dobra, Cender, chodźcie tu do nas na budynek, stąd lepszy mamy w ogóle widok, a tam w sensie kierunek trafia. To jakiś kontakt? Coś było, kurwa. Tu mi się CZ to przydała. Kurwa. Się odgryza. Loki, mieliśmy się przemieścić tutaj do góry? Tak, chodź tutaj na górę. Tutaj lepiej będziemy się bronić z góry niż tam na dole, bo nas ustrzelą tam w końcu. I jakbyś mógł nadać właśnie na radiu, że jesteśmy tu na budynku, to jest lepszy punkt obronny. Tam jest w tej dziurze. Na najwyższym piętrze by był widok.
Dawać. Mamy pozwolenie na zaznaczanie wroga na mapie. Nie bardzo jest to zaznaczyć, bo to pojedyncze kontakty, które zaraz ściągamy. Jesteście tu? Ten w dziurze zdjęty. No. O kur... Kurwa, twarzy mi śmignęło ty. Ktoś tu się wcelował. Chuj jebany. Czy są jeszcze wyżej? Jesteśmy na dachu. Tu Wrocław, nie potwierdzę. Kraków oraz Gdańsk przemieszcza się K10, G11. Czyli środkiem, okej. Okay. My mamy odcinać wschód. Tu Wrocław, przyjąłem. To poproś, żebyśmy się mogli przesunąć na tą budowę, będzie lepszy widok na te budynki, gdzie prawdopodobnie są przeciwnicy. Którą budowę? No tutaj bezpośrednio na wschodzie. Tam odetniemy wschód bardzo ładnie stamtąd. Mamy całe wejście do miasta obkryte. I ładne dużo miejsca do schowania się, a tutaj dach jest trochę odsunięty. Chuj. O, fuck, dostałem. Leż, Bako, leżeć. Leż. Lepnij się. Ja cię opatrzę. Mocno zostałeś. Dobra, dałem ci bandaż. Nie wiem, skąd dostałem. Wali gdzieś tam 40-60. No właśnie, 60, tam jakbyśmy się podsunęli, by był lepszy widok. No wszyscy się tutaj właśnie na szybę się podsunęły, są na tym skrzyżowaniu, co byliśmy my. No tak, bo oni idą bardziej na północ. Łatasz mnie? Tak, no, łatam ale cię. Tylko mówię, że są spoko, na miejscu już. Dobra. A ta budowa jest chwilę daleko. No już jesteś zaleczony. Dobra, dzięki. Znaczy ja wiem, 100 metrów, a dzięki temu będziemy mieli to ładny widok. Dobra. Kurwa! Nadaje się do obrony. Kam panowali? Warszawa czy Wrocław, skład? Czy możemy się przemieścić na dach? To jest budowa, budynek oznaczony kropką, znakiem zapytania. Czy jest zgoda na przemieszczenie się tam i odbieranie posiłku w drodze ze wschodu? Odbieram. Kurwa, skąd ten? Jak ja cię kurwa dorwę! O, tam na dole ktoś jest na, w tym, w blaszaku, przy stacji. Ktoś z naszych. Z naszych? Tak, czy macha tutaj. No macha do nas. Drogi, zielone światło. Panowie, na dół i zapierdalamy na budowę. Przy budowie ostrożnie, okay. Bo musimy, dobra, schodzić powoli. Zacznij od Bako, potem Cender, potem Maras, na końcu ja. Ktoś jeszcze został? Clint, tak? No. Gdzie on jest? No tu jestem. Dobra. To zejdziesz po centrze, to koniec ja. Jestem, zeszedłem. Dobra, Clint. Wszyscy już na dole, tak? Poza mną? Tak, zgadzam się. Dobra. Idźcie na dół i przygotujcie się, będziemy się ruszać dalej. Okej. Dobra, Cender jest. Ty, nasi są tam na tym? Na skrzyżowaniu są nasi, tak, dobra, panowie, ruszamy, lecimy. Lecimy. Nas dostała czwórka czy piątka? Pięciu. Aha, dobra. To chyba ten, który machał, to był. Szybko pod budynek. Dobra, wchodzimy na budowę, piętro po piętrze czyścimy. Lecimy. Bako, Maras na lewo, reszta na prawo. Na lewo? Tak, na lewo. Przejdę przez te tu. Mhm. No tu nic nie ma. Kurwa, gdzieś z to widzi. Leć wyżej. Z wyższego piętra to ten będzie się dało. Jak wchodzicie parter na górę i czyścimy, my jesteśmy na pierwszym piętrze.
raczej. Wciąż ma skłonność. Chuj. Dobra, lecimy wyżej. Trochę zbyt celnie, żeby nie był problemem. Wow. Gdzieś on to kurwa jest blisko. Gdzieś bardzo blisko. Tam center daje, żeby nas nie ustrzelił ten nasz bewób. Bewób, wrogi bewób na południe. Makos, nadaj Bakowi, żeby się przygotował. Gdzie wy jesteście? Mam radio. Jesteśmy na budowie. Na górze gdzieś? Tak, wchodzimy na budowę. Ale na dachu, czy jestem na pierwszym piętrze? Właśnie na górę, jesteśmy już prawie na dachu. Dobra, idę piętro niżej, to jest bardzo odsłonięte. No, ja tu jestem. Jak tam ten bewób? Wrogi bewób ciągle aktywny, już ci nasze potracili. Bako, przygotuj się, by trzeba go zlokalizować i rozjebać. Gdzie on dokładnie mniej więcej jest? Przyjąłem. Mamy się przemieszczać na pozycję wrogi PWP białymi kropkami i growerami na mapie. Dobra, przyjąłem. Jesteś tu? Loki? Jestem. Chodź na chwilę. Gdzie? Bako, chodź za mną. Chodźcie na dół wszyscy. Na skrzyżowanie jego tutaj. Cender Maraz, zostańcie na górę, ja Bako. Dobra, wszyscy lecimy na dół. Wyeliminowany, to wszystko na górę. Zdjąłem tego gościa, co tam był. Gdzie on był? Oj, przy domku, wychylał się. Aha, dobra. Panowie, chodźcie na górę dalej. Będziemy z góry bronić, skoro już BWF nie ma. Tutaj Wrocław miałem W10. W10 białym szlakiem, rozkaz. Dobra, przyjął, czyli znowu wracamy na dół i do skrzyżowania. Będę czekał przy bramie, przy wyjściu. Rozkazy przemieszczać się do punktu P1 razem z Gdańskiem, zielonym szlakiem. Przyjąłem. Za nimi czy przed nimi? Nie zostało to sprecyzowane. Oni się znajdują w Kieczarny, także my będziemy raczej szli się. Co? No to... Kurwa, krzyk na radio. No to za nimi. Południe, BT-70, kurwa! Kurwa, zapalił. Do BWP! Break. Faktycznie! Bako! Tył! Mam! Odległo! Będzie ze 300 metrów, on jest za skrzyżowaniem! Podejdź sobie, chodź, podejdziemy trochę tymi, chodź za mną! Loki, co jest? BTR za nami! Bako za mną! Chodź. Będzie tutaj zaraz prawdopodobnie tuż za, więc od razu pierdolniesz. Jest za tym, za rondem. Bako, przygotuj się. Są rozkazy, aby nie wdawać się w walkę, zostawić to pojazdowi. Poczekaj chwilę, on jest... Nie wychylać na razie. Loki, przyjąłeś? Tak, przyjąłem, na razie siedzimy, to oczekujemy, będziemy wspierać. Nie strzelaj, nie ma rozkazu na strzał, nie ma rozkazu strzelać. Przygotuj się tylko. Jestem gotowy, za chwilę mi odjedzie, odjeżdża. No nie poradzimy, nie mamy pozwolenia na oddanie strzału. Jest za budynkiem? Jedzie na nas. Jak będzie blisko, to pierdolnij. Jeśli będzie tak, wiesz, 50 metrów, to już... Trafił? Trafiłeś? Bako. Nie.
Kurwa, kładź się, kładź się! Kładź się! Dostałeś? Znaczy, dostał? Chyba dostał. Cofamy, piechota tam jest. Cofaj, cofaj, cofaj. Tu Loki, BTR wyeliminowany, za niego wysypała się piechota, za niego, także mamy mamy ten, posiłki przeciwnika od południa. Loki, powtórz jeszcze raz, nie dosłyszałem. Piechota od południa, BTR wyeliminowany, piechota idzie od południa przeciwnika. Okej, okay, przyjemny. Dowódco, przepraszam za niekonie rozkazu, ale jechał prosto na nas i nie zdążyliśmy się cofnąć już. Okej, okay, spoko. Jeszcze ja tam piechota nadciąga. Na skrzyżowaniu. Nie, my już podeszliśmy po prostu, bo stwierdziliśmy, że jest bezpośrednie zagrożenie, okay, trzeba go szybko zdjąć. Dobra. Piechota jeszcze idzie. Mhm, przyjął. Co? Bako, świetna robota. Dzięki. Loki, gdzie jest Flint? Nie wiem, gdzieś to był na skrzyżowaniu. Jest, biegnie. Dawaj, dawaj te, bo przystrzelałem się, dawaj mi naboje do RPG-a. No, przeciwpancerne daj. Po prostu ci wyrzucić na grobę? No, wyrzuć. O kurna, co jest? No piechota, mówiłem, że tam no, jest. Piechota jest. Co? Zbugował się. No właśnie, kurwa, no o co chodzi? Czyli nie mamy. Może go rzucę na ziemię arma. Albo coś? Mamy stratę. Ty no miałem przecież kurde tej. Ale techniczna czy? No ja został chyba rozjechany. Kurwa, to ja, co on robił? Kurwa, ty pusty jest. Gdzie on jest? Gdzie on padł? Dobra, zobaczy, zobaczycie, czy na... BWP nie ma. Zachód. Jest. Dajcie kurwa tego BWP na skrzyżowanie. Waldowane jakieś kontakty na zachodzie. Nie słyszałem. Bako, jeśli ma jakiś RPG, niech tu przyjdzie. Zaje czego. Są tam kontakty, kurwa, przy drodze BRD, nie wiem czy zdjęty czy nie. Ja za wzgórzem widać tam główki. Wy macie radio, Loki? Mam radio. A no dobra, czyli zdejmujesz RTO, czy dalej jestem RTO? Nie, ja mam radio krótkie tylko. Aha. Także dalej jesteś RTO. A mówiłeś Warszawa, coś tam? Nie, coś to nie tam. Ja. A, to nie ty jest. Kurwa, dalej żyję, chowaj się, chowaj się, chowaj się! Bako, już nie ma amunicji? Bako? Kurwa, poczekaj. Tak? Masz jeszcze rakiety? Na zachodzie Mam. To podsuń się kawałek na zachód. Nasz BRDM jest wyeliminowany. Na zachód, dobra, idę. Na zachód BTR, tak? Tak, na zachód BTR. No to właśnie to tam widać. Zapytaj pozwolenie, czy możemy tam podejść, wyeliminować go. Mamy jeszcze Baka. Oto chodź, Bako. Chowaj się. Klient, jakby to od Marata podebrałem radio, więc teraz mam bazę. Poczekaj, nie wychylaj się. Przyjął. Jest pozwolenie? Nasz sojuszniczy pojazd.
próbuję go wyeliminować. Jakkolwiek masz zgodę na otwarcie ognia. Dobra, chodźcie tędy, podejdziemy już go. Już drugi pocisk odpalił w niego nasz pojazd, co? Trzymam, ale będziemy osłaniać. Dobra, widać go gdzieś? Chodźcie tędy, zajdziemy go z boku. Dobra, na razie. Uwaga, bo tu może być piechota. Na razie pierze kalebie na spokojnie. Przy rozkazy, aby udać się na G11, inaczej zostaniemy uznani za wroga. Mamy na to dwie minuty. Gdzie jest G11? To jest skrzyżowanie. Gdzie jest G11? Wracamy? Nie wiem, na mapie. Aha, czyli tam, dobra, to lecimy. Za mną. Tutaj Wrocław przyjąłem, jesteśmy, idziemy na G11. No to jesteśmy, cały czas tutaj praktycznie jesteśmy. A kto do niego strzelał, skoro już nie mam BWP? BWP. A mam BWP-a jeszcze? Jednego mam. Aha, faktycznie. Kurwa, celuję tu cały czas, ja pierdolę. Może go wyeliminujmy jakoś. No, chyba jest już zdjęty. Tylko tam piechota jeszcze była. Ta piechota tędy nie przeszła przez podwórko. Słuchaj, czego będziemy widzieć? Ja tu trzymam. Chodźmy, chłopaki, chyba tam, bo oni wszyscy się tam zbierają. Znaczy, no, okej. Okay. No w teorii cały czas jesteśmy na W11, więc... Idziecie jako pierwsi, czarnym szlakiem. Na punkt jesteś... K11. Dobra, złapmy pod budynki jakieś osłony, żeby na kupie nie stać. Co tam? Ruszamy za Krakowem czarnym szlakiem. Dobra. To tą stroną drogi będziemy szli za Krakowem. Tak, przygotować się za nimi ruszamy. Tą stroną? Tak, tą stroną. Jak wszyscy, jak ostatni pójdzie, ruszamy my. Okej. Nie, to jest prawda. Jakim cudem Marasza pod budynkiem przejechali? Przykli ziemi. Nie mam pojęcia, ale był naprawdę... Bo to był pojazd skierowany przez czarnego. Koziego. Co wy chcecie? No dobra, no nie widziałem, co się dzieje, bo byłem przy... A był kozi, więc wiesz, Loki, to jest... Okej, okay. Nie, po prostu... Zachodnią stroną drogi. Ja tylko zobaczyłem, jak Maras jest taki mógł zatarzać. Ruszajmy. Dobra, ruszamy. Ej, ruszamy. Tak. Ale straszne jest to, że kurde Maras był 1,5 metra od ściany tej... No właśnie mówię, pod budynkiem tak. Był. Kurde... Dobra, zatrzymujemy się tu. Niech przebiegną. O, tam jakaś policja jest, znaczy ten, SB. Kurwa. Kurna. Lećcie dalej, osłaniam. Trzymam. Lecę. Weź zamelduj, że tam SB pod domem prawdopodobnie już stoi. Dobra, skaczcie dalej, trzymam. Kurna, ty. Tam gościos leży koło samochodów. Uzbrojony milicjant koło samochodów zamelduj. Dwóch. Trzech. Uzbrojeni w broń krótką. Oraz uzbrojeni milicjanci. Broń krótka zaznacz. Broń krótka. Z tego tam udało się wyjść.
Dobra, lecimy dalej, bo oni już pobiegli. Był meldowany. Przyjął. Sierżancie? Tak? Jogista, kontynuujemy dalej, bo nie, nie kontynuujemy. My zostajemy tutaj na skrzyżowaniu. Dobra, to jest. My w P1 zostawiamy teraz na P1. Przemieszczamy się w lewej stronie drogi DP2 razem z Gdańskiem, w tym naciśnie po prawej. Prawa strona drogi, tak? A jaką? Macie pierwszą alejkę między dobami. Powtórz. Front kierunek na. Tą drugą, którą nie będzie szedł Gdańsk, czyli nie pamiętam którą, przepraszam. A, lewa, bo oni poszli już po prawej. Dobra, lecimy, lecimy. Kontakty z przodu. No, milicja. Zjechał. Kurwa, to i powiem co o nich myślę. Nie widzę, żeby tam był jakiś przytomny milicjant. Dobra, uwaga, ten samochód pierdolnie za... pewnie. Ogólnie nie używać granatników, bo tam może być nas gościo. Także teraz tylko broń, bezpośrednie strzały do celu. Za samochodem się podjarał. Dobra, niech się jara, chuj mu w dupę. Jebany konfident. Gdańsk idzie prawą stroną, chyba mają nasze niebie. Mamy też ruszać? Nie było zmiany rozkazu, więc raczej tak. No to idziemy dalej. Tak. Pamiętajcie, uwaga, strzelać tylko do tych skurwysynów, bo tam może być nasz. Żulz, dołączam do. Nie podchodzić do palącego pojazdu, widzę czarną Wołgę. Jeden stał. To też skurwysyny, ich tak zabić. Nawet nie wiecie, z jaką przyjemnością to zrobić. I tak ma być, z przyjemnością trzeba wykonać obowiązki. To jest naprawdę szczęśliwy dzień, kurde, że mógłbym... Nie podchodzić tak blisko do wozu, bo wyjebie i będzie po was. O, robić kółko. Chodzę tu. W budynku kontakty na górze. Uwaga, na górze, w budynku kontakty. Swój, swój, dobra, nie strzelać. Swój. Jasne.